Cześć, tu Beliş Travel i tym razem będziemy zwiedzać Diyarbakır. Diyarbakır yoluna, le Diyarbakır yoluna. Toydum düştüm toruna, le toydum düştüm toruna. Bu sevdalar boşuna, le bu sevdalar boşuna. Pierwszy przystanek to Hasan Pasha Han, czyli dawniej znane miejsce, gdzie się zatrzymywało na nocleg i na zjedzenie czegoś. To miejsce jest najbardziej popularne właśnie do tego, żeby zjeść śniadanie. No i oczywiście drobne sklepiki. Sprzedają tytoń. I pan tak rozciera, żeby to ładnie pachniało. I są nawet też smaki. To jest średni tak jakby ciężkości. Tu jest napisane, że jest leciutki hafif. Nieźle. Musiałam kupić sobie chustę i kupiłam sobie chustę taką, którą Kurdzi noszą tutaj. No i właśnie taki pan bardzo miły pomógł mi ją założyć, bo nie wiedziałam, co z nią za bardzo zrobić. A że jedziemy teraz, wchodzimy teraz do meczetu, który jest tuż naprzeciwko Hasan Pasha Hanu. Jest to meczet, wielki meczet, czyli najważniejszy meczet tutaj w Diyarbakırze. Był to wcześniej kościół Świętego Tomasza. A zresztą zobaczmy, czy zostało coś z elementów, bo słyszałam, że bardzo wciąż kościół przypomina. Meczet ten jest nie tylko najważniejszy w Diyarbakırze, ale także najstarszy, jeden z najważniejszych meczetów w całej Anatolii. Po zdobyciu Diyarbakır przez muzułmanów w VII wieku, ten syryjski kościół był częściowo używany jako meczet i później właśnie na niego przebudowany. I'm thinking we can hold a business card there after prayer starts. These guys are tradycyjne miejsce dla abdestu tutaj. Tutaj się właśnie zasiada i przygotowuje się do modlitwy. Obmywa się pewne części ciała kilkakrotnie. Też dość nietypowo to wygląda. You're so good at all of these things, you know? A teraz zobaczmy, jak wygląda część dla kobiet. Kolejną ciekawą rzeczą w Diyarbakırze, czyli taką, której nie widziałam w innych miastach, to są właśnie samochody, tak jak za mną. Samochody policyjne, samochody kuloodporne i tak dalej. No słuchajcie, miejsce, w którym jesteśmy, jest nietypowe na tyle, że nieoficjalnie liczy się jako stolica kurdyjska, czyli Kurdów tureckich, zamieszkujących Turcję. Jeszcze niedawno, bo w 2016 roku, ten teren, w którym się teraz znajduje, czyli teren Suru, teren Starego Miasta, był no tak naprawdę w okresie wojny. Sporo się tutaj poburzyło, krwawa historia, tak bym powiedziała, to wkrótce. Natomiast w teraźniejszych czasach wszystko jest ok. No nie będę się wgłębiała w ten temat, ale chciałabym tylko powiedzieć, że dlatego Diyarbakır słynie właśnie z tego, że nie jest może do końca bezpieczny, ale na 2021 rok jest tutaj naprawdę
no przynajmniej pierwsze wrażenie sprawia, że jest tutaj bezpiecznie. Przynajmniej wewnątrz murów miasta tutaj w Starym Mieście. No i będąc tutaj jeszcze dłużej, będę mogła się przekonać, czy tak właściwie jest, czy jest się czego obawiać. Teraz jesteśmy przy meczecie Sheikh Matar. Ten meczet jest znany z minaretem. Minaret jest bardzo nietypowy i nie widziałam takich więcej w Turcji. Podejrzewam, że takich nie ma. Minaret ten jest na czterech takich malutkich kolumnach. Właściwie myślałam, że są nawet mniejsze, ale są dość wysokie. No, tutaj wśród ludzi się mówi, że te kolumny reprezentują cztery różne szkoły sunnizmu, czyli Hanafi, Szafi, Hanbali i Maliki. No, w większości Turcy są uznania Hanafi. No dobra, jesteśmy tutaj 2 godziny i już z 5 razy zapraszano nas na herbatę. Ach, uwielbiam tą gościnność. Wiem, że jest pandemia, ale słuchajcie, gościnność ponad wszystko. What's your name, Bora? That's good! That's good! Well done! My name is Bora. To się kiedy jest? Skoro ja... Taki zwykły, a niezwykły bardzo miejsce z chlebem, czyli piekarnia. I tutaj, jeśli ktoś jest głodny, proszę wejść i dam wam trochę chleba. No, pięknie. Dotarliśmy do kościoła asyryjskiego. Był on zbudowany jako świątynia pogańska w I wieku przed naszą erą, a obecna konstrukcja sięga III wieku. Drzwi, przez które wchodzimy, a także ołtarz w tym kościele, to jest ręczna robota, wykonane z drewna, oryginalne, autentyczne elementy w tym kościele. Ołtarz ma zauważalnie perskie wpływy, bardzo podobne do tego, na przykład, co widziałam, odwiedzając Isfahan i meczety w Isfahanie w Iranie. Makamdan okuyacağız. Evet. Abun beşmayoni lana korena lodlo irlana bohrino damasidan adra kedelo ithay maşefar lo khabarayto hoşo davayn malon habelan ro Alef ey morfok doneyne tare Nur babod zade kutu Neşe var loh moryo Haleluya ma ve rahmek Hüseyin. Wow, po raz pierwszy w swoim życiu usłyszałam na żywo język aramejski, w którym właśnie w tym kościele świętej Marii się modlą. 20 osób, powiedział nam Pan w środku, przychodzi tutaj co niedzielę na mszę. Jest to kościół z III wieku. No, chrześcijaństwo w Diyarbakirze rozwijało się z I wieku. Oh, güzel. This is nice. Na każdym kroku coś się sprzedaje. Tutaj w Diyarbakirze oczywiście nie jest to żadnym wykluczeniem. Akurat przechodziliśmy obok i próbujemy cudownej kawy z kardamonem. Super, ty się tu dasz. Dostałam właśnie... Uuu, smells so nice. Dostałam kolonii właśnie podczas nagrywania na kamerę. Super. A to jest akurat migdał w cynamonie. A co jedziemy? Yok yok teşekkürler. A więc ten pan, który sprzedawał nam migdały w cynamonie, zaprosił nas na wątróbkę, które oczywiście ja nie jem, ale mój mąż najczęściej spróbuje, najchętniej spróbuje.
Otóż Diyarbakır jest bardzo znany z wątróbki. Zawsze tam jest jeść trochę wątróbki podobno. Więc ten pan zabiera nas do takiego miejsca, gdzie będziemy mogli nawet chyba usiąść. Yeah man, this is a real deal. Nie wiem, czy widać, bo tak jak już pół godziny chyba siedzimy w ciemności, ale ludzie sobie radzą bardzo dobrze. Słuchajcie, porozmawialiśmy właśnie z właścicielami tego miejsca i ten pan, który tutaj siedzi po prawej ode mnie, od dziecka właściwie robi tą wątróbkę, dlatego od 4 rano już tutaj są kolejki. Tak. Wątróbkę się je nad ranem najbardziej, ale nieważne, czy jest pandemia, czy nie, cały czas tutaj są ludzie. Dziennie sprzedają do 2000 takich wątróbkowych szaszłyków. O, nice! Super! Super! Ha, Burma, Burma kadayıf bu değil mi? Evet. Ama sen biraz sen bir tane söyle. Bir tane bundan olsun abi. Tamam, bir tane ondan olsun. İkisi de aynı mı? Kardeş. Ha, kardeş. Ha. Ha. Anne de çok mu bandık? Ya. Cześć. Jest dzień drugi. To znaczy właściwie pierwszy tak naprawdę, pełny dzień. Jest godzina 9:30. Już się robi powoli. Dość dynamicznie tutaj znowu na ulicach. Jeszcze o 8 rano była tu cisza, spokój, a teraz praktycznie wszystkie sklepy są otwarte. No i sporo ludzi się robi na ulicach powoli. Jeszcze kilka rzeczy zostało do zobaczenia tutaj wewnątrz Suru. Idziemy! Ściany Diyarbakır'u o długości 6 km to drugie co do wielkości mury miejskie na świecie po Wielkim Murze Chińskim. A to są ogrody Hewsel, które wraz z murami Starego Miasta zostały wniesione na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Próbujemy znaleźć, jak się dostać do kolejnych kościółków i cerkiewek, które tutaj są. Spotkaliśmy właśnie pana ochroniarza z kałasznikowym i pistolem jakimś i bardzo miło nam powiedział, że nie ma przejścia tutaj i w ogóle się nie dostaniemy do tych obiektów chrześcijańskich, ponieważ są zamknięte, mimo że po 2016 roku minęło 5 lat. Powiedział, że za szybko te rzeczy się nie mogą odrestaurować i są teraz zamknięte. Ciekawe, bo w internecie wyczytałam, że można tam trafić. No ale z panem Skałasznikowym dyskutować nie będę. A teraz jesteśmy dosłownie przy głównym wyjeździe na Mardin. Jest tutaj ogromny, bardzo piękny taki wewnętrzny dworek. Nazywa się to miejsce Büyük Kervansaray. W przeszłości był tu Diller Han, a teraz jest tu hotel i można usiąść mimo zakazu. Piękne. Ten hotel został zbudowany w XVI wieku, aby służyć zarówno podróżnikom jedwabnego szlaku, jak i pielgrzymom w drodze do Mekki. Tak właśnie wyglądają ulice boczne po drugiej stronie od głównej ulicy, a główna ulica to jest tutaj ta Gazi Caddesi. No i wszędzie są blokady, nie można się dostać zupełnie do tamtej innej strony po to, żeby zobaczyć cerkwie, które sobie wypisałam i myślałam, że wam pokażę. Natomiast niestety, najpierw pan z kałasznikowym, a teraz właśnie te blokady, widzę, że raczej się to nie uda zrobić. I tutaj też zamknięte niestety. Zwiedzanie miasta generalnie rzecz biorąc jest bardzo łatwe, bo odbywa się wzdłuż tej głównej ulicy Gazy, no i też wewnątrz tych ścian murów. Tutaj, jak już mówiłam, tutaj ta strona jest całkowicie zamknięta, więc pozostaje nam tego, co jest po tamtej stronie. A więc idziemy. Skoro możemy zwiedzać tamtą stronę, to będziemy zwiedzać tamtą. I tak wyglądają ulice tutaj wewnątrz
strony, od jednej strony Gazy ulicy. Tak to wygląda, sporo rzeczy się sprzedaje, można sobie tutaj łazić bez końca. O, na przykład tutaj są takie rzeczy. Wujczo korkunciama, jajczek ten. Wow. No, a tutaj już wam mówiłam, że tu są jelita, tu są jakieś takie rzeczy, tu się wszystko myje. Nieźle wygląda. Generalnie rzecz biorąc jest bardzo bezpiecznie, przynajmniej tak się tutaj czujemy. No, ktoś nam mówił, że może się zdarzyć coś takiego, jak ktoś tam ci coś wyrwie z ręki, czy telefon, czy coś, ale to może się zdarzyć w każdym mieście, więc... Pozwolono nam obejść cały meczet w trakcie modlitwy. Zobaczcie, jak to wygląda z balkonów i tarasów. Miasto, tutaj stare miasto, jest, wiele budynków jest zrobionych z takiego czarnego bazaltu i dlatego czasami można spotkać nazwę, że miasto jest czarnym miastem, bo właśnie przez to, że te budynki wyglądają takie ciemniejsze, one nie są brudne, nie nic, tylko właśnie to jest ten czarny bazalt. A teraz jesteśmy w dworku takim, to jest dom muzeum Jahita Sitki Taranji. To był taki poet z Diyarbakiru i tutaj mieszkał. No oczywiście przed przyjazdem do Diyarbakiru nie słyszałam o tym poecie, nic o nim nie widziałam. Czy coś tam w internecie wyczytałam, przygotowałam i oczywiście chciałam wam opowiedzieć. Studiowałam za granicą, był taką ciekawą osobą, ale natknęłam się na jego wiersz, który się nazywa Otuz Besiaś, czyli 35 lat. Tak do mnie przemówił, że stwierdziłam, że muszę się z nim podzielić. Przetłumaczyłam go jak najlepiej potrafię. Oczywiście pozostawia to wiele do życzenia, ale po prostu posłuchajcie. Yaş otuz beş, yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrüm. Delikanlı çağımızdaki cevher. Yalvarmak yakarmak nafile bugün, gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı yağdı, ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz yıllar yılı dost bildiğim aynalar? Od Sura i jesteśmy przy rzece Tygrys, a po turecku ta rzeka się nazywa Dicle.
można wypić herbatę. Bez kolonii nie ma życia. 80%. No i tyle w Diyarbakirze. Nasza podróż się skończyła. 2,5 dnia spędziliśmy. Naprawdę uważam, że jest to idealny weekendowy trip. Oczywiście można sobie znaleźć więcej do robienia, ale w 2,5 dnia w weekend można naprawdę dobrze zwiedzić sobie Sur i taki mieć po prostu pojęcie o tym mieście, że jest fajne, że można poznać naprawdę bardzo fajnych ludzi, doznać tej gościnności i wypić litr herbaty.